Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Jeśli Stany Zjednoczone i Chiny, dwa najbardziej dynamiczne i technologicznie zaawansowane państwa świata, wkroczą w nieograniczony konflikt od militaryzacji kosmosu przez nasycenie cyberprzestrzeni bronią, podsycane jeszcze wyścigiem w dziedzinie sztucznej inteligencji, to rezultat będzie katastrofalny. Jak lunatycy wkroczymy w konflikt niczym w 1914 roku. Dzień dobry Państwu, Państwa i moim gościem jest dzisiaj profesor Bogdan Góralczyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, politolog, dyplomata, znawca Azji. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry, witam. Dzisiejszą rozmowę chciałbym poświęcić książce, o której Pan wspomniał na debacie ostatniej na forum geopolitycznym. Książce, której autorem jest Zakaria, a która nosi tytuł 10 lekcji postpandemicznego świata. Panie profesorze, jakie są trzy najważniejsze refleksje po lekturze tej książki, jakie pan ma? No bo po pierwsze warto naszym słuchaczom powiedzieć, kto to jest Farid Zakaria, bo co prawda jego dwie książki się w Polsce ukazały, w języku polskim są dostępne, to on jest autorem głośnej definicji demokracji nieliberalnej i taka książka się u nas ukazała. A druga jego książka, co już jest znaczące i ważne dla naszej rozmowy, ukazała się w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku i w rok później jest jej polskie wydanie pod tytułem Koniec hegemonii Ameryki, czyli już wtedy Zakaria stawiał tezę, że centrum przynajmniej gospodarki światowej i handlu przenosi się z regionu atlantyckiego na Pacyfik. I jeszcze dwa słowa o autorze, że to jest Hindus, który po maturze wyjechał do Stanów Zjednoczonych i zrobił w Stanach błyskotliwą karierę. Jest byłym naczelnym Newsweeka International, Time International, publikuje regularnie w najbardziej wpływowych magazynach jak Foreign Affairs czy Foreign Interest, najważniejszych magazynach tych naukowych czy środowiskowych. No i co najważniejsze, ma cotygodniowy program w stacji CNN, co niedziela można go oglądać. Czyli człowiek niezwykle wpływowy. No i teraz... A z czego bierze się ta popularność? Przepraszam bardzo. I jego popularność bierze się z niekonwencjonalności innego podejścia. Jednak Hindus ma inną perspektywę, inne patrzenie. Jest wielokulturowy i wydaje się, że to jest najistotniejsze. I teraz pokusił się, w październiku tego roku wydał książkę, o której pan wspomina i która ma być naszym tematem naszej rozmowy. Już pierwsze 10 wniosków z aktualnej pandemii. I pan pyta o te trzy wnioski najważniejsze. No pierwszy jest taki, że wygląda na to, że będziemy mieli tak zwaną powtórkę z historii, czyli w 2008 było przesunięcie ośrodka siły, przynajmniej gospodarczej i handlowej, w dużej mierze z Atlantyku na Pacyfik, a w 2020 podczas pandemii znowu centrum świata się przenosi w kierunku Azji Wschodniej, począwszy oczywiście od najsilniejszych tam Chin, a to dlatego, że my rozmawiamy ciągle jeszcze w trakcie pandemii. Owszem, zaczynamy już realnie mówić o szczepionkach, to jakieś światełko w tunelu, ale wiemy doskonale, że przynajmniej nadchodząca zima, oby nie dużo, dużo dłużej,
będzie jeszcze nam zabierała dużo czasu ta pandemia. Natomiast Azja Wschodnia, nie tylko Chiny, bo i Tajwan, i Korea Południowa, a nawet Nowa Zelandia, poradziły sobie z tym kryzysem znacznie lepiej. Tymczasem druga teza, ta pandemia ma brata bliźniaka, czyli w ślad za nią idzie recesja. W Europie, w Unii Europejskiej może sięgnąć nawet 10%. W Stanach Zjednoczonych będzie niewiele mniejsza, ale to są oczywiście wstępne tylko szacunki, bo ostatecznych jeszcze obliczeń nie mamy. No i nie wiemy, ile będzie ofiar, co przyniesie ze sobą ta zima. Tymczasem jedynym państwem wielkim na tym świecie, które recesji nie odnotuje, będą Chiny, co w naturalny sposób w ich kierunku przemieszcza ośrodek znowu siły. I wreszcie trzecia teza, bardzo istotna, że tym razem to już nie tylko gospodarka i handel, tylko coraz bardziej i coraz bardziej wysokie technologie stają się przedmiotem kontrowersji, no, sporów i strategicznej rywalizacji. Panie profesorze, a co z tej książki, z lektury tej książki, z tych trzech wniosków powinni wziąć sobie szczególnie do serca polscy decydenci? No jeden przede wszystkim taki, że dla nas wschód to jest to, co za Bugiem i kończy się gdzieś na Kremlu, a na pewno nie sięga dalej niż Ural. Tymczasem to, co najistotniejsze dla współczesnego świata, zaczyna się dziać właśnie za Uralem, w regionie Azji Wschodniej, bo tam gwałtownie w ostatnich dekadach wyrósł dotychczasowemu hegemonowi autentyczny rywal do tej hegemonii, czyli Chiny, a równocześnie organizmy gospodarcze tam funkcjonujące świetnie sobie radzą. Nawet Japonia, która w ostatnich czasach trochę boryka się a to z recesją, a to stagnacją, jednak jest państwem nowoczesnym, rozwiniętym i godnym zainteresowania. I to jest wszystko poza naszą percepcją, poza naszym myśleniem. My jesteśmy ciągle europocentryczni, nie powiem, że polonocentryczni, co widać z naszego głównego nurtu mediów. Tymczasem wygląda na to, że czas europocentryzmu się kończy i coraz bardziej zaczynają się naukowcy typu Farid Zakaria zastanawiać na tym, czy świat atlantycki nawet się nie kończy, bo kolejna taka teza, która jest ciekawa, że administracja Baracka Obamy, która teraz w dużej mierze w tym nawet samym składzie osobowym wraca z Joe Bidenem, ona dokonała, jak pamiętamy, w 2009-2010 roku takiego pivotu, czyli zwrotu ku Azji i wygląda na to, że teraz będzie musiała to samo zrobić, bo zdarzyło się tak, że Donald Trump bardzo zmienił realia światowe. Bardzo się mu za to u Zakarii dostaje, że on był wprowadził nacjonalizm gospodarczy, że mówił America first, że wycofał Amerykanów z wielu wielostronnych porozumień, w tym transpacyficznego partnerstwa, które obejmowało 12 państw. Tyle tylko, że kiedy Trump to robił, to Japonia, japoński parlament już to porozumienie wielostronne ratyfikował i Japonia pociągnęła to jako transpacyficzne partnerstwo 2.0 i nadal ono istnieje, ale bez Stanów Zjednoczonych. A równocześnie w ubiegłym miesiącu Chiny przeforsowały odpowiedź na to transpacyficzne partnerstwo, kiedy jeszcze forsowane było przez administrację Obamy i ona się nazywa Regionalnym Rozwiniętym Partnerstwem Gospodarczym RECEP. I to jest 15 organizmów tamtego obszaru regionu Azji i Pacyfiku, które daje 30% światowego PKB. W zeszłym roku z tego się wycofały Indie, bo mają zbyt duże ujemne saldo handlowe z Chinami, a to jest jednak pod egidą Chin. No i mamy dwa wielkie organizmy,
dwa wielkie przedsięwzięcia o charakterze integracyjnym w regionie Azji Pacyfiku i obydwa bez Stanów Zjednoczonych. Wygląda na to, że Amerykanie albo muszą coś nowego wymyśleć, albo szybko włączyć się przynajmniej do tego TPP pod wodzą Japonii. I my to, tego wszystkiego nie wiemy, to jest poza naszym zainteresowaniem, a powinniśmy to wiedzieć, bo od tego coraz bardziej zależą losy świata, dlatego że również są tam kwestie sporów terytorialnych i inne zagadnienia, które całkowicie mogą odwrócić uwagę mocarstw do tego, co tam się dzieje, a niekoniecznie co dzieje się tu u nas, czy bezpośrednio za naszymi granicami, czy na kontynencie europejskim. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Zakaria pisze też, każdy z nas jest połączony wirtualnie, ale nikt nie sprawuje kontroli. Czy to oznacza, że autor uważa, że technologie już się nam wymknęły spod kontroli? Jednym z głównych nurtów jego rozważań słusznie jest to, że coraz bardziej staliśmy się wirtualni, co widzimy podczas pandemii, co bardzo zmieniło charakter pracy. No i Azja Wschodnia zajmuje się coraz bardziej sztuczną inteligencją. Tak naprawdę mamy dwóch graczy pierwszej ligi światowej, to są Stany Zjednoczone i Chiny, i pomiędzy nimi trwa rywalizacja. Jakieś szczątkowe rozwiązania i ciekawe można znaleźć na Tajwanie czy w Korei Południowej. Europy prawie w tym nie ma. Tymczasem to zmienia dokumentnie świat. No i ten świat zaczyna być coraz bardziej technologiczny. Problem jest, że jest to społeczeństwo sieciowe, że nikt nad tym tak do końca nie sprawuje kontroli. Tak jak rynki finansowe, w dużej mierze przepływy finansowe wyrwały się spod kontroli rządów, tak teraz również informacja się wyrwała i te cała cyberprzestrzeń. I dobrze by znaleźć jakiś regulator. No jedynym rozwiązaniem instytucjonalnym, jakie mamy, to jest ONZ, którą ja już od dawna definiuję jako Organizację Narodów Zagubionych, ponieważ ona odzwierciedla układ sił, który ukształtował się po II wojnie światowej, po 1945 roku, a my już weszliśmy w trzecią dekadę XXI stulecia. To jest zupełnie nowa jakość i trzeba coś nowego znaleźć, szczególnie że postęp technologiczny jest niebywały i to jest kolejny wniosek płynący z tej pandemii. Pan również w swoim tekście o tej książce w Obserwatorze Finansowym docenia, że autor opiera się na mocnych danych, między innymi na badaniach Banku Światowego, i no stąd wysnuwa szereg swoich tez i wniosków. Tak, bo Zakaria zaprzągł do tego przedsięwzięcia researcherów, badaczy, którzy mu przedkładali różne dane. Myślę, że najciekawsze są te dotyczące sfery globalizacji. On pokazuje na twardych danych, jak bardzo przyspieszyły obroty kapitałowe, wymiana handlowa, przepływy finansowe, przepływy kapitałowe, ale nawet ruszyła masowa turystyka w ostatnich trzech dziesięcioleciach. Świat rzeczywiście stał się globalną wioską, no i został gwałtownie zatrzymany w trakcie pandemii. To jest czas na refleksję, zastanowienie się, czy my przypadkiem, tak pędząc jak przez ostatnie trzy dekady, to totalnie nie zniszczymy naszej planety. Mamy już coraz więcej zatrważających danych, faktów i zestawień dotyczących zmian klimatycznych, ale równocześnie potężne są zagrożenia ekologiczne. One też są poruszane przez Zakarię, ale nie są głównym nurcie jego zainteresowań, z tym, że on je sygnalizuje. I nie jest przypadkiem, że zarówno
zarówno w Unii Europejskiej, obecna Komisja Europejska pani Ursuli von der Leyen wychodzi z koncepcją nowego zielonego ładu, New Green Deal, i taką samą koncepcję demokraci z Joe Bidenem włącznie jako sygnatariuszem, demokraci amerykańscy będą forsowali po 20 stycznia przyszłego roku, kiedy dojdą do władzy. I równocześnie Zakaria był za tym i na pewno będzie teraz zadowolony jako autor, że nowa administracja jeden z pierwszych kroków chce zrobić, czyli wrócić do tego dużego porozumienia paryskiego klimatycznego z 2015 roku i nawet desygnowany kandydata na stanowisko specjalnego wysłannika swojego do spraw klimatycznych, i to jest były szef dyplomacji John Kerry. To świadczy, jak ważna to jest sprawa, i na to również Zakaria zwraca uwagę. Autor jeszcze podkreśla, że rozwój gospodarczy tworzy coraz większe zagrożenia klimatyczne. Czy on również daje jakieś wskazówki, odpowiedzi, co z tym rozwojem gospodarczym w takim razie zrobić? Po pierwsze, on jest Hindusem i z pochodzenia, i często odwołuje się do wyjazdów do rodzimych Indii i pokazuje różne rozwiązania. Pokazuje, że nawet kraje takie jak Indie, ale szczególnie Chiny, robią bardzo dużo, żeby rozpocząć walkę ze zmianami klimatycznymi, które u nas w Polsce, kiedy ja 10 lat temu zakończyłem karierę dyplomatyczną, wróciłem z Azji i zacząłem o tym mówić na uniwersytecie, to za przeproszeniem mało mnie studenci do czubków nie wysłali. Teraz już jest lepiej, ale ciągle u nas w Polsce to jest kwestia wiary, a nie wiedzy. Tymczasem Zakaria też powołuje się na różne agendy ONZ-owskie, przede wszystkim międzyrządowy panel do spraw zmian klimatycznych, który twarde dane pokazuje, że jesteśmy na bardzo niebezpiecznej ścieżce i jeżeli nie spowolnimy, to spowodujemy katastrofę i klęska będzie gospodarcza i recesja jeszcze większa niż po tej pandemii. I to są realne zagrożenia, na które on zwraca uwagę, a ma doświadczenia państw azjatyckich bardzo dobrze przećwiczone. W tym sensie to jest bardzo ważny sygnał. Ja bym chciał dodać w tym kontekście jeszcze dwóch autorów, też Hindusów z pochodzenia. Jeden się nazywa Kishore Mahbubani. To jest długoletni dyplomata z Singapuru, ale wywodzący się z Indii, z hinduskiej rodziny, który był długo ambasadorem Singapuru przy ONZ, a teraz jest jednym z takich guru intelektualnych całego regionu azjatyckiego. I on z kolei wyszedł w początkach tego roku, tuż na rozpoczęcie pandemii, ta książka się w Stanach ukazała, o tym, czy Chiny wygrały, ze znakiem zapytania, ale w środku treść mówi, że Chiny mogą wygrać tę konkurencję, bo Stany Zjednoczone zaczynają być schyłkowe, a Chiny bezustannie szybko rosną. I tu jest zbieżność poglądów. A jeszcze jest trzecia osoba, też Hindus z pochodzenia, o bardzo ciekawym, bo całkowicie zglobalizowanym życiorysie, bo chodził do szkoły średniej w Arabii Saudyjskiej, potem na studia w Wielkiej Brytanii, potem trafił do Nowego Jorku, a teraz też pracuje w Singapurze. Nazywa się Parag Khanna, który z kolei rok temu wydał książkę, która na szczęście już jest wydana w języku polskim, i mówi tytuł Wszystko za siebie. Przyszłość należy do Azji bez żadnego znaku zapytania. Czyli to nie jeden autor, tylko wielu autorów o znacznej renomie i znacznym wpływie medialnym zaczyna stawiać tezy, które u nas wydają się heretyckie czy wywrotowe, a tymczasem taki zaczyna być główny nurt myślenia o współczesnym świecie.
Dziękuję i w tym miejscu postawmy kropkę. Ja jeszcze Państwa raz zachęcam. 10 lekcji postpandemicznego świata Zakaria. I no to rozumiem, że ta książka będzie prawdopodobnie dostępna w przyszłym roku w wersji polskiej. No tego nie wiem, ale poprzednie książki Farida Zakarii były na polski tłumaczone. Byłbym zdziwiony, gdyby ta się w miarę szybko u nas nie ukazała. No właśnie, ta poprzednia, jedna z tych dwóch poprzednich, to Koniec hegemonii Ameryki. Można ją dostać jeszcze w internecie, jak się dobrze poszpera. To tutaj polecam, jak polecał dzisiejszy nasz gość. Przypomnę, dzisiaj rozmawialiśmy z profesorem Bogdanem Góralczykiem z Uniwersytetu Warszawskiego, politologiem, dyplomatą, znawcą Azji. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu Instytut Spraw Obywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.